Kiedy rafinerie przestawiają się na produkcję paliw zimowych i czym jest to spowodowane? Orlen produkuje paliwa o wymaganiach jakościowych dla odpowiednich sezonów klimatycznych, czyli okresu letniego, zimowego i przejściowego. Jest to zależnione od rozporządzenia ministra gospodarki i tak na przykład dla benzyn silnikowych w okresie zimowym są produkowane od 1 listopada do końca lutego, natomiast olej napędowy jest produkowany od 16 listopada do końca lutego. Rafinerie przestawiają się na produkcję paliw zimowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Związane jest to ze stanami magazynowymi na stacjach paliw oraz terminalach paliw, jak również ciągu logistycznego, aby w odpowiednim momencie dostarczyć te paliwo do stacji paliw. A kiedy jest ten odpowiedni moment, czyli od kiedy to paliwo zimowe jest dostępne na stacjach Orlenu? Paliwo na stacjach paliw dostępne jest dla okresu zimowego od 16 listopada do końca lutego. To jest dla oleju napędowego, to jest gatunek F. Natomiast dla benzyn jest to termin od 1 listopada do końca lutego. Czym różni się taka benzyna zimowa od letniej? Benzyna zimowa od letniej różni się większą lotnością, czyli parametrem prężności par i temperatury od destylowania do 70 stopni. Parametry, właściwości te pozwalają na odparowanie lekkich frakcji, odparowanie benzyny silnikowej, aby w niskich temperaturach zapewnić zapłon silnika. Natomiast w okresie letnim parametr lotności jest na niższym poziomie, aby ta intensywność odparowania benzyny nie była zbyt intensywna. Może to spowodować powstawanie tak zwanych korków parowych, które by powodowały problem z uruchomieniem silnika lub nieregularną pracą tego silnika. Skoro mamy benzynę zimową i letnią, czy podobnie jest z olejem napędowym? Tak, w przypadku oleju napędowego kluczowe jest stosowanie oleju napędowego o właściwościach jakościowych odpowiednich dla tego sezonu. Są to właściwości niskotemperaturowe, tak jak temperatura mętnienia i temperatura zablokowania zimnego filtra. Temperatura mętnienia nie jest parametrem, co prawda, normatywnym, natomiast mówi nam o wytrąceniu się pierwszych kryształków parafin i objawia się pierwszym takim zmętnieniem oleju napędowego. Natomiast temperatura zablokowania zimnego filtra jest to temperatura graniczna, w której następuje takie wydzielenie kryształków parafin, które zatykają filtr paliwa i uniemożliwiają dopływ paliwa do silnika. Dlatego też zalecamy, żeby na okres zimowy wymienić te paliwo w baku samochodu i zatankować paliwo o parametrach jakościowych odpowiednich dla sezonu zimowego. Wiemy, że niektóre osoby kupowały ostatnio paliwo na tak zwany zapas. Było to oczywiście paliwo o parametrach letnich. Co doradziłby Pan takim osobom, które chcą używać tego paliwa nadal? Posiadając w zbiorniku benzynę o jakości dla sezonu letniego i prężności par około 60 kPa i dolewając do tego około połowy baku benzyny silnikowej o parametrach, o właściwościach jakościowych sezonu zimowego, ujednolicimy tą jakość w zbiorniku i dzięki temu nasz samochód, silnik będzie sprawniej uruchamiany i zapewniona będzie regularna praca silnika. W przypadku oleju napędowego
tutaj zalecamy wymianę oleju napędowego o parametrach letnich na olej napędowy o właściwościach jakościowych dla sezonu zimowego, gdyż mogą pojawić się kryształki parafin, które zablokują filtr paliwa. Oprócz paliwa zimowego, jak jeszcze powinniśmy zadbać o nasze pojazdy w tym trudniejszym okresie zimowym? Z perspektywy kierowcy jest zadbanie o zimowy płyn do spryskiwaczy, żeby zapewnić widoczność. Stosowanie letniego płynu może uszkodzić zbiorniczek z płynem, jak również dysze spryskiwaczy. Kolejnym ważnym aspektem jest stosowanie zimowych opon, które zadbają o odpowiednią drogę hamowania. Ewentualnie można jeszcze zastosować odmrażacz do szyb czy zamków. Natomiast trzeba pamiętać, żeby ten odmrażacz mieć w domu, a nie w samochodzie, bo wtedy się nie dostaniemy do samochodu.